Osoby tworzące komitety wyborcze mają jeszcze nieco czasu na formalne zarejestrowanie komitetu. Później przyjdzie kolej na rejestrację list kandydatów. Zasadniczo w tych procedurach nic się nie zmieniło, ale w aktualnie obowiązującym kodeksie wyborczym jest sporo nowości. Jedną z nich są uprawnienia tzw. mężów zaufania. Mąż zaufania to osoba upoważniona przez komitet wyborczy do bezpośredniego obserwowania działań obwodowych komisji wyborczych. Podkreślamy. Działań komisji Misji, a nie zaglądania wyborcom przez ramię, czy wyborczego agitowania. Mężów zaufania każdy komitet wyborczy może powołać tylu, ilu zechce, ale to nie oznacza, że wszyscy mogą przebywać w wybranym lokalu wyborczym. W lokalu może przebywać tylko jeden przedstawiciel danego komitetu. W ciągu wyborczego dnia może go zastąpić zmiennik, o ile komitet takiego powoła. Zadaniem męża zaufania jest czuwanie nad prawidłowością procedur i działań poszczególnych komisji obwodowych. Kodeks wyborczy uprawnia go jednak nie tylko do obecności w lokalu, od chwili otwarcia do momentu jego zamknięcia, jakie jeszcze ma uprawnienia. Może na przykład wnosić do protokołu swoje uwagi, może sprawdzać arytmetyczną poprawność sumy głosów, może uczestniczyć w przekazaniu protokołów komisji obwodowej. Wszystkie uprawnienia szczegółowo wylicza kodeks wyborczy, z którym każdy mąż zaufania jako osoba odpowiedzialna powinien się zapoznać. Komitety wyborcze, delegujące swych przedstawicieli do lokali wyborczych, muszą pamiętać, że mężem zaufania nie może być osoba kandydująca w trwających wyborach. Wykluczeni są także komisarze wyborczy, pełnomocnicy finansowi i wyborczy oraz urzędnicy wyborczy. Nie wolno także łączyć roli męża zaufania z członkostwem w komisji wyborczej.